Jesteśmy pod cerkwią w Smolniku, Smolniku nad Sanem. Cerkiew wyjątkowa w swoim rodzaju. Jest to jedyna na ziemiach tutaj polskich, taka całkowicie pierwotna, bojkowska cerkiew. Bardzo często pomijana jest też cerkiew w Równie, która również jest cerkwią bojkowską, ale jednak nie jest tak surowa w stylu. Ta cerkiew, którą widać, praktycznie jest, można powiedzieć, że średniowieczna. Chociaż została zbudowana w końcu XVIII wieku. Ta niezwykle prosta forma, wyraźna trójdzielność. Ja stoję tutaj od strony presbiterium. Ta główna nawa jest wyraźnie oddzielona. I tak samo prytwór, czyli babiniec. A na przycerkiewnym cmentarzu rośnie sobie śnieżyca wiosenna. Gatunek karpacki endemiczny, który można też podziwiać w Starczanowie, pod Murowaną Gosiną, pod Poznaniem. A tutaj jest to kwiatek, no, nie chcę powiedzieć, że powszechny, ale często spotykany. Cerkiew w Smolniku jest na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, co podkreśla, jak bardzo istotne jest to, jak bardzo istotny jest to zabytek. Oczywiście cudem uratowany tak naprawdę, no bo tak jak wszystkie cerkwie, tutaj akurat po 1951 roku, no bo to jest obszar włączony do ziem polskich w 1951 na mocy wymiany terytoriów przygranicznych ze Związkiem Radzieckim. No lata powojenne, no to oczywiście zaprzestanie jej funkcji. Tym samym sukcesywne niszczenie. Na szczęście została uratowana. Nie zachował się w środku ikonostas. Tam jest taki, można powiedzieć, że coś, co ma ten ikonostas troszeczkę przypominać. Taki dookoła łącznika między nawą a prezbiterium znajdują się ikony, takie bardziej nowożytne, które mają ten ikonostas przypominać, jednak w zasadzie go nie ma. Tam w środku teraz akurat tak się zdarzyło, że opiekun cerkwi udziela wywiadu dla Polskiego Radia Rzeszów, więc no nie będę tam wchodził. Byłem już w tym wnętrzu wielokrotnie. Ono nie jest aż tak ciekawe, no właśnie dlatego, że tego ikonostasu po prostu tam nie ma. Co jeszcze z niewątpliwym walorem cerkwi w Smolniku, to jest po prostu niesamowicie urokliwie położona na takim wzgórzu. A miejscowość Smolnik obecnie jest w innym miejscu niż była pierwotnie, bo tak naprawdę ta miejscowość znajdowała się tam, czyli tu między tym wzgórzem cerkiewnym a wschodnią granicą. Ponoć no, nie zostały te domy zasiedlone po wymianie terytoriów i zostały później po prostu rozebrane czy też zniszczały. Troszkę pokręciłem, no bo wschód jest tam, co jest oczywiste, skoro cerkiew jest zawsze zorientowana prezbiterium na wschód, no to wschód jest tam. A tam mniej więcej znajduje się miejscowość Żurawin. Jest to jedna z najstarszych miejscowości tutaj na tych terenach. I nawet lutowiska były pierwotnie, nazwy lutowiska w ogóle wywodzi się z nazwy z rusińskiego słowa litowisk, czyli jest to po prostu miejsce letniego wypasu bydła. Tutaj Żurawin jest, kompletnie tam się nic nie zachowało, nawet nie można tam za bardzo dojechać, bo droga prowadzi przez San. Bo też co jest ciekawe, tutaj niedaleko, właściwie można powiedzieć, że na obszarze Żurawina mieści się taki punkt charakterystyczny polskiej granicy, gdzie San przestaje być granicą. I oczywiście to też się zmieniło w 1951 roku. Wcześniej ta granica biegła Sanem aż do mniej więcej wysokości Teleśnicy Sannej. Pokażę to później na mapie, bo to jest też bardzo ciekawe, które to dokładnie terytoria zostały włączone do Polski dopiero w 1951 roku. A dzisiaj to tak właśnie jest. Cały czas, cały dzień leciutka mrzawka. 10 stopni, więc wszystko płynie praktycznie. Błoto jest po prostu niewyobrażalne. Nawet w takich miejscach, gdzie by się wydawało, że można spokojnie chodzić, jest dosyć
No jest błotniście. Także dzisiaj mam typowy dzień na snucie. No i tak się snuje. Przesnułem się kawałek po wielkiej obwodnicy, przejechałem przez ustrzyki górne, chciałem zobaczyć, jak wyglądają połoniny. No połoniny wyglądają tak, że praktycznie można przejechać obwodnicą i w ogóle nie wiedzieć, że się jest w Bieszczadach. W ogóle ich nie widać. Aż w pewnym momencie musiałem się zatrzymać i się upewnić, czy ja na pewno jestem tam, gdzie myślę, bo przejeżdżałem pod Caryńską, której nie widać wcale. W dolinach jest troszkę lepsza widoczność, no ale jest właśnie tak błotniście, tak jakoś niby te 10 stopni, ale powiem szczerze, to jest takie bieszczadzkie 10 stopni. Wiecie, jak to jest, jak latem jest 10 stopni, to wszyscy marzną, jak wiosną jest 10 stopni, to teoretycznie powinno być już ciepło. Ale nie, wcale nie, to jest takie 10 stopni, takie fuj, wilgotne i takie nieprzyjemne. No ale jesteśmy w Bieszczadach, no tak po prostu jest. I z tego też się cieszę, bo każdy dzień później, który jest bardziej słoneczny, czy lepsza jest pogoda, jest też bardziej doceniany. Także liczę, że jutro może to się zmieni. Chciałem jeszcze pojechać dzisiaj dalej tą pętlą, ale stwierdziłem, że właściwie wszędzie już tam byłem. Także jest taki bezplan, typowe snucie. Odkryłem jedno fajne miejsce przy obwodnicy w okolicach miejscowości Pszczeliny, gdzie sobie zatrzymałem się na chwilę. Teraz jestem w Dwerniku, gdzie w tle widać taki most, no to jest dużo powiedziane, to jest jakaś kładka, chyba już od dawna nieczynna. Takie dosyć też ciekawe miejsce, tutaj za mną jest taki przejazd dla samochodów terenowych, można przejechać przez rzekę. Nie wiem, dokąd tędy się dojeżdża. I w zasadzie co by tu robić w ogóle, co by tutaj jeszcze wykombinować, no nie wiem, będę się tak troszkę snuł. No i tyle, taki bieszczadzki typowy bezplan. A to plaża w Dwerniku nad Sanem, w taki upalny letni dzień, to tutaj jest naprawdę tłoczno i nawet jadąc tym mostem słychać tutaj wrzaski takie dzieciaków i wszystkich, którzy chłodzą w tej lodowatej wodzie. Chociaż latem ona nie jest taka lodowata, bo stan jest dużo niższy i ta woda to jest taka cieniutka warstewka, która gdzieś tam kilometrami płynie po kamieniach i siłą rzeczy jednak też się nagrzewa. No ale jest tutaj wrzawa jak na plaży, a dzisiaj kompletnie oczywiście nic się nie dzieje. Mam w tle most na Sanie, taki dosyć charakterystyczny, jeden z ostatnich takich dużych drewnianych mostów. On był, zdaje się, wyremontowany niedawno, chociaż już teraz nie wygląda, już to drewno tak zdążyło się troszkę przebrudzić. Również krótką scenę nakręcono na tym moście na potrzeby trzeciego sezonu Watahy. No, ja tak pierwszy raz w sumie tutaj dotarłem. Nigdy jakoś latem nawet ciężko jest zauważyć, którędy się tutaj wchodzi. No i latem raczej się tutaj nigdy nie chciałem zapuszczać. A teraz jest no, w miarę przyjemnie. Zawsze jak jestem nad Sanem, to mam nadzieję, że gdzieś zobaczę brodzącego niedźwiedzia. Tak jakoś mi się to kojarzy. Ale jeszcze nigdy mi się to nie udało. Nie wierzę w ogóle, gdzie ja wlazłem, żeby nakręcić ujęcie tego mostu. Bo w sumie tak przez przypadek nasunęło mi się, że skoro snucie jest bez celu i film też jest bez tematu, to może będzie to odcinek o trzech bardzo ciekawych mostach. Pierwszy widzieliście tą taką zardzewiałą kładkę w Dwerniku. Już nie funkcjonującą, ale każdy, kto tam przejeżdża, zawsze się ogląda, co to za most i ludzie robią sobie na nim zdjęcia. Most w Werniku, ten drewniany, również charakterystyczny, plus to, że wystąpił w serialu. A ten most, który widać tam za gałęziami, no to jest w ogóle też most całkiem ciekawy i ja zaraz na niego pójdę i może coś o nim opowiem. Oto i on,
prawie całej okazałości most wiszący na sanie w Werniczku. Zdawałoby się, że prowadzi kompletnie donikąd, ale jednak został wybudowany w konkretnym celu, a mianowicie po drugiej stronie znajduje się stanica ZHP Kówca Sosnowiec. Już rzadko tam się te obozy harcerskie odbywają. Jakieś 2 lata temu ostatni raz widziałem tutaj auto terenowe z tablicami rejestracyjnymi z Sosnowca. Także pewnie po prostu to jest jakiś krótki turnus w ciągu wakacji. Nie sądzę, żeby harcerstwo było obecnie tak popularne jak kiedyś. Ale mostek jest naprawdę bardzo klimatyczny. W ogóle takie bardziej wietrzne dni, jak się na nim stoi, to czuć delikatne kołysanie, nawet jak się tak mocniej stąpnie, podskoczy na nim, to też wpadnie w lekkie drgania, co jest dosyć specyficznym odczuciem. No a rzeka San to rzeka też niesamowity symbol historyczny, bo właśnie most znajduje się też w takim miejscu, że dawniej po mojej prawej stronie był Związek Radziecki. Skoro już jestem przy tym temacie, to wydobędę jakąś może mapę z plecaka i spróbuję wam pokazać, jak ta zmiana granic wyglądała. No to w takim bieszczadzkim turystycznym klimacie użyłem rekwizytów do przygotowania planszy. W ogóle jaka to jest niesamowita, zaawansowana technologia kinematograficzna właśnie. Zamiast cyfrowej planszy, papierowa mapa. Jest to mapa, która pokazuje cerkwie w południowo-wschodniej Polsce, między innymi również Bieszczady. No i jej skala była po prostu odpowiednia, żeby pokazać w miarę czytelnie tą zmianę granic. No granicę państwową widzicie w tej chwili oczywiście, tu mam wskaźnik też. Specjalnie dobrałem taki klimatyczny bieszczadzki wskaźnik. Granica wiadomo jak przebiega, no ale nie zawsze tak było. Przede wszystkim przed II wojną światową terytorium II RP no było zupełnie inne. To oczywiście każdy, kto tam się raz na jakiś czas przebudził na historii, to mniej więcej wie. No wszystko, co jest tutaj na tej mapie, obecnie Ukraina, no to kiedyś była druga RP. Natomiast oczywiście wojna wszystko zmieniła, druga wojna. No i na mocy paktu, tak jak już mówiłem wcześniej, Ribbentrop, przy okazji filmu o lutowiskach, na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow granica między Rzeszą a Związkiem Radzieckim została wytyczona na sanie. Co też wiązało się z wielkimi dramatami, na przykład mieszkańców wsi Krywe, Tworylne, Hulskie. To są wsie w dolinie Sanu koło Otrytu. Tutaj mamy Otryt. Także te miejscowości zostały przecięte po prostu tą granicą i no, o ile Niemcy w tym przypadku akurat nie byli specjalnie brutalni, przynajmniej na początku. Znaczy nie, no na pewno byli brutalni, przepraszam, to jest złe słowo. No ale generalnie ich działalność ograniczyła się na tym obszarze do wybudowania strażnic granicznych. Jeszcze do dzisiaj taką strażnicę graniczną, właściwie fundamenty po nich można zobaczyć w Tworylnem. Natomiast Rosjanie, właśnie Związek Radziecki, właściwie 800 metrów tego pasa przygranicznego kompletnie został wyczyszczony z ludzi, z zabudowań. Także wszyscy, którzy tam mieszkali, a często te wsie były przedzielone przecież rzeką na dwie części, wszyscy, którzy tam mieszkali, automatycznie zostali wysiedleni w głąb Związku Radzieckiego. Jeśli to byli Żydzi, no to mogło ich to uratować.
tak jak uratowało to niewielką ilość litewskich Żydów. No ale jeśli chodzi o zmianę granic, obecnie granica Polski, no wiadomo, została ustalona po II wojnie światowej. No i zaraz po II wojnie światowej granica biegła Sanem. Tutaj jest mniej więcej, powiedzmy, gdzieś źródło Sanu. Ten San sobie gdzieś tutaj płynie. Tu jest właśnie ten cypelek Dydiowej, gdzie byłem wczoraj. No i następnie ten sam sobie idzie tędy i też granica polska tędy przebiegała. Także mieliśmy, zobaczcie, między 45 a 51 rokiem mieliśmy taki bardzo wąski pasek. Ja postaram się przykryć. O, teraz moja pięść przykrywa ten obszar mniej więcej, który odzyskaliśmy. Czyli ten wąski pas kompletnie w ogóle, jak trudna musiałaby być administracja na takim wąskim pasie, gdzie w ogóle jeszcze prawie nie było wtedy, albo nawet nie prawie, tylko nie było tam praktycznie dróg, bo obwodnica Bieszczadzka to są lata dopiero chyba 60. Także był to ogromny problem. No, ale tak czy inaczej, no taka sytuacja przez te 6 lat jakby trwała. No i w końcu dobry wuja Stalin zaproponował, to też w ogóle się odbyło w takiej atmosferze, że to jest bardzo korzystna wymiana, zaproponował wymianę terytoriów. To terytorium, które zyskaliśmy obecnie w Bieszczadach, to jest 480 km kwadratowych obecnych, no szeroko tak pojętych, Bieszczadów. No i powiedziano, Stalin powiedział, słuchajcie, no to my wam oddamy ten kawał tutaj ziemi na wschód od Sanu. Wy sobie dzięki temu w ogóle odzyskacie niesamowite złoża ropy naftowej i w ogóle zrobicie sobie zaporę na Solinie, będziecie mogli spiętrzyć jej wody, uregulować bieg Sanu i tak dalej. No a my już poświęcimy się i weźmiemy od was tą Sokalszczyznę. Sokalszczyzna to jest po prostu rejon miasta Sokal na Lubelszczyźnie. To był wtedy najbardziej wysunięty na wschód fragment Polski. Akurat na tej mapie tego fragmentu nie ma, no ale bardziej mnie interesuje, chciałem pokazać wam, co uzyskaliśmy po tej zmianie, a to, co straciliśmy, to sobie możecie w internecie też znaleźć. Otóż granica szła, tak jak mówiłem, tutaj. No i od 51 roku tutaj jest mniej więcej właśnie ten Żurawin, który pokazywałem pod Smolnikiem. Ta granica została przesunięta w obecnej formie. No ale o ile tutaj Sando jest w miarę oczywista sprawa, to warto też wiedzieć, gdzie ta granica dokładnie przebiegała. Czyli tak, Sanem sobie tutaj płynął San. Otryt w ogóle cały był w Związku Radzieckim. No wszystkie te miejscowości, które tutaj też widać. Sanem aż do miejscowości, mniej więcej do Teleśnicy Sannej, która była tutaj, właściwie gdzieś tutaj pod wodami obecnego zalewu, no Teleśnica Sanna, czyli nad Sanem. A później właśnie od tej Teleśnicy ta granica szła przez, przecinała pasmo Żukowa, które tutaj się ciągnie, bardzo długie takie pasmo. Prawie, że do samej, właściwie nawet chyba kawałek jego może nawet być po stronie ukraińskiej, takie no 20 parę też kilometrów. Przechodziła przez to pasmo Żukowa, nie wiem dokładnie w którym miejscu, a bardzo chciałbym to wiedzieć, bo Żuków jest dla mnie istotnym miejscem, jako że brałem tam ślub z moją ukochaną żoną. Ale gdzieś mniej więcej właśnie pewnie w okolicy szczytu Holica i później Ustjanową granica dzieliła na pół. Nie wiem, czy można jeszcze odnaleźć jakiekolwiek zabytki pokazujące może jakieś dawne słupki graniczne czy cokolwiek, nie mam pojęcia, nie udało mi się jeszcze tego znaleźć. Jak ktoś w komentarzu mi napisze, to normalnie ozłocę, bo trudno mi jest znaleźć jakieś informacje na ten temat. I przebieg tej granicy jeszcze też do niedawna nie był dla mnie jasny. No i szła sobie ta granica przez Ustjanową, no, później troszkę jeszcze tak delikatnie bardziej skręcała na wschód i tak aż tutaj do mniej więcej... oj, przepraszam, co tu się wydarzyło? O, coś wcisnąłem. Mniej więcej dotąd, Liskowate jeszcze też było, w Związku Radzieckim przed tą zmianą. Czyli ten obszar, właściwie ja narysuję tym ołówkiem, bo co mi tam, przynajmniej będę miał to później na użytek. Czyli taki obszar tutaj.
tutaj. No i tutaj ten cały obszar, który obrysowałem, mam nadzieję, że to jakoś tam widać, ten cały obszar odzyskaliśmy w ramach wymiany granic. To jest 480 km2, to jest dużo. To jest taka, to jest największa w ogóle powojenna zmiana granic. Jeszcze były późniejsze zmiany między Polską a Czechosłowacją, ale to już były zmiany symboliczne, tam dosłownie jakieś naprawdę niewielkie obszary tam. Nie wiem, może hektar, nie wiem dokładnie, ale to już to na pewno nie było 480 km2. Dla porównania Warszawa ma około 240. Także jest to, no jest to ogromny obszar. No i tą Sokalszczyznę oddaliśmy, no i również ludność, która zamieszkiwała obszar, no ten nasz odzyskany i ten sokalski utracony, musiała zostać przesiedlona. I to był podwójny dramat, bo... Aha, jeszcze zapomniałem jednej rzeczy, no ta wymiana była jakby propagandowo ogłaszana jako niezwykle korzystna dla Polski. No a później jakoś tak dziwnym trafem się okazało, że na Sokalszczyźnie są niesamowite złoża węgla i po prostu wycenia się to, nawet niektórzy wyceniają to na miliardy dolarów. No oczywiście to jest niepoliczalne moim zdaniem, ale te złoża faktycznie tam się znalazły. A złoża ropy naftowej, które są na przykład w Czarnej, no to praktycznie są bardzo ubogie na wyczerpaniu, chociaż podobno ta ropa jest doskonałej jakości. Nie wiem, czy tą ropę się do teraz wydobywa, ale jeszcze na pewno do niedawna tak, ale to są ilości jakieś tam symboliczne. Tak, no i dokonano tej wymiany, no i oczywiście co trzeba było zrobić, no przesiedlić ludność. Także Bojkowie, którzy zamieszkiwali ten rejon, bo tu praktycznie sami Bojkowie, chociaż o granicy między Bojkami a Łemkami to też jest temat na grube siedzenie nad mapą i książkami, ale to innym, może w innym kiedyś odcinku. Tych ludzi wysiedlono do Związku Radzieckiego. W ogóle ostatnio przeczytałem w książce pana Zbigniewa Maja, który jeśli jakimś cudem kiedykolwiek obejrzy którykolwiek mój z filmów, to naprawdę, panie Zbigniewie, no ogromny szacunek do pana wiedzy i tego, co pan przekazuje ludziom i na Facebooku za darmo, i też w swojej książce. Mam nadzieję, że powstanie szybko druga, kolejna książka. Mam nadzieję kiedyś pana spotkać i od pana autograf uzyskać. I właśnie pan Zbigniew opisał przeżycia swoich rodziców, którzy tutaj przyjechali właśnie w tym 51. No bo po prostu w swoich rodzinnych miejscowościach nie mieli specjalnie perspektyw pracy. No i w ogóle to był jakiś obraz nędzy i rozpaczy. Na przykład cały Żuków był praktycznie wycięty w pień, ponieważ władza radziecka była tak sprytna, że powiedziała... Nie, przepraszam, Żuków to nie tutaj. Tu jest Żuków. Także cały ten Żuków był po prostu wycięty. Tak, teraz las, który tam jest, to praktycznie jest powojenny całkowicie. No bo władza radziecka była bardzo sprytna i powiedziała Bojkom, że tyle drewna, ile wytną na tych opuszczanych obszarach, tyle samo dostaną na miejscu docelowym, do którego pojadą. No czy tak się stało? No nie sądzę. Ci ludzie, którzy zostali tutaj przesiedleni z Sokalszczyzny, to był w ogóle ich życiowy dramat, no bo na Sokalszczyźnie przeważnie mieli ładne domy, bardzo dobrą ziemię przede wszystkim, czego się też dowiedziałem tutaj już na miejscu od jednej pani, która jest córką pana, który był przesiedlony tutaj. No to był dramat. Oni zostali tutaj przesiedleni do chat pobojkowskich, a Bojkowie w tamtym czasie szacuje się, że byli 150 lat w plecy rozwojowo za że tak powiem, współczesnymi sobie sąsiadami. Także no to był jakiś absolutny dramat. Nie wszystkich Sokalszczyzny dało się tutaj przesiedlić, no bo tych ludzi było więcej niż tutaj zabudowań w tym regionie. No, jakąś tam sporą część z nich wysiedlono na ziemię odzyskane, ale ci, którzy trafili tutaj, zostali po prostu obraz nędzy i całkowitej rozpaczy, także to był wielki dramat. No, ktoś mógłby powiedzieć, no to ci Bojkowie, którzy stąd zostali wysiedleni na tą Sokalszczyznę do pięknych polskich domów, ale im się udało. No, też nie, bo to wcale nie oni zasiedlili te domy, nie wiem właściwie kto, ale podejrzewam, że już władza radziecka nie miała problemu, żeby tam odpowiednie osoby umieścić.
Natomiast ci Bojkowie zostali gdzieś tam w głąb Związku Radzieckiego przesiedleni na jakieś stepy. Nawet są relacje, że niektórzy z nich musieli kopać sobie ziemianki. Także obie, jeśli chodzi o ludność, obie strony zostały praktycznie niezwykle pokrzywdzone. Właściwie według prawa międzynarodowego uznaje się, że takie przesiedlenie jest zbrodnią przeciwko... Chyba jest to klasyfikowane jako zbrodnia przeciwko ludzkości. No jest to... tam są różne klasyfikacje, nie chcę teraz czegoś pomieszać, ale jest to w każdym razie surowo, że tak powiem, oceniana rzecz. Oczywiście też jeśli mówimy o przesiedleniach, to całym kolejnym tematem są przesiedlenia radzieckie i przesiedlenia akcji Wisła. Ale to też jest temat na zupełnie inny, myślę, film i też musiałbym się lepiej przygotować. Bo jeszcze do niedawna jakoś tak żyłem w przekonaniu błędnym, że akcja Wisła to była taka główna akcja przesiedleńcza, a wcześniej te radzieckie przesiedlenia były nieskuteczne. No ale jednak jak się spojrzy na liczby, to okazuje się, że dużo więcej ludzi, chyba 2 albo 3 razy więcej ludzi zostało wysiedlonych w czasie przesiedleń tak zwanych radzieckich w roku 1946. No ale czy akcja Wisła była akcją polską? No może o tyle, że ponoć tam jeden z pierwszych, który rzucił ten temat, to był generał Mosor, ale ogólnie no to wiadomo, że wtedy w zasadzie Polska to też była pod władzą radziecką i jakieś takie rozgraniczanie tego, że radzieckie przesiedlenia versus te polskie z akcji Wisła, nie wiem, czy mają do końca sens. No w każdym razie, co by nie mówić, to myślę, że mimo wszystko, oczywiście pomijając ten dramat ludzi wysiedlonych ze swoich domów, ale ci, którzy zostali przesiedleni na ziemię odzyskane, myślę, że mieli troszeczkę więcej szczęścia niż ci, którzy zostali wcześniej przesiedleni w głąb Związku Radzieckiego. Ale to każdy sobie sam może ocenić i oczywiście przypadki są różne. Tutaj polecam książkę Krzysztofa Potaczały, Zostały tylko kamienie. To jest historia przesiedleń właśnie tutaj Bojków, Łemków z Bieszczadów i chyba też z kawałka Beskidu Niskiego. Czy tam głównie na ziemię odzyskane, również tam zahacza o temat na przykład Zawadki Morochowskiej, czyli zbrodni dokonanej przez Wojsko Polskie na ludności cywilnej we wsi właśnie Zawadka Morochowska. Zmiana granic to też jest ciekawy temat. Oczywiście dzisiaj ja szczerze powiem, nie mogę powiedzieć, żeby to mnie martwiło, no bo dzięki temu to jest mój chyba ukochany w ogóle rejon w Polsce, właśnie akurat ten rejon, ze względu też na cerkwie i ogólnie też może takie mniejsze trochę obleganie turystyczne niż w Wysokich Bieszczadach. Uwielbiam ten rejon, ale zawsze trzeba pamiętać, że to jest to, że ten rejon mamy, jest okupione cierpieniem tysięcy ludzi, którzy tutaj zostali mocno wtedy pokrzywdzeni. A chciałbym jeszcze dodać, że bardzo wiele informacji, których nie mogłem znaleźć nigdzie indziej, wyczytałem w tym przewodniku, który widzicie. To jest przewodnik, który dostałem od moich rodziców na gwiazdkę. I szczerze mówiąc, byłem na początku sceptyczny, no bo myślałem, że już naprawdę dużo o tych Bieszczadach wiem. A z przewodnikami, szczerze mówiąc, przeważnie mam jakieś takie słabe doświadczenia, ale ten przewodnik... No myślę, że moi rodzice zrobili dobry research, po prostu tak mówiąc brzydko. Po prostu dowiedzieli się, który jest najlepszy. Także kochani, dzięki serdeczne. To jest po prostu świetny, świetny przewodnik. Właściwie wszystko, co chcecie wiedzieć i powinniście wiedzieć o Bieszczadach, tutaj jest opisane. Naprawdę dosyć drobną czcionką. Historia praktycznie całego regionu, różne ciekawostki. Fantastyczna rzecz. To jest takie wydawnictwo, które jest tutaj lokalne, bieszczadzkie. Zaraz tutaj znajdę, skąd oni są. To jest wydawnictwo, zdaje się, właśnie z Leska chyba. A z Olszanicy, przepraszam, czyli jeszcze bliżej. Czyli biuro jest w Lesku. I też w Lesku jest właśnie księgarnia tego wydawnictwa. Chciałem tam pojechać
No ale w sumie stwierdziłem, że no miałem się przecież izolować, także chyba będę się dalej izolował, a w zasadzie wszystko można teraz kupić wysyłkowo. W każdym razie polecam. Dla wielbicieli Bieszczadów to jest świetne. To jest po prostu świetne. Zrobię kiedyś osobny film o tym, jakie książki warto przeczytać o Bieszczadach, bo też jest tego sporo. Też niektóre są trudne w odbiorze, a inne są super przyjemne. Także chętnie też. No niestety nie mam tych książek wszystkich za sobą tutaj, bo jest ich trochę, nie wożę ich wszędzie, ale no, troszkę tego powstało i naprawdę wiele się można dowiedzieć. I dzięki temu też swoje przygody realizować bardziej świadomie i bardziej, no nie chcę powiedzieć, że mądrze, ale jakoś tak bardziej z większą refleksją, z większą świadomością tego, co na tych ziemiach kiedyś się działo, jak burzliwa jest historia tego obszaru i jak bardzo w XX wieku wszystko tu się zmieniło. No i tak mi właśnie minął ten dziwny dzień. Jest dzień taki, który miał być właściwie nie wiadomo, czy to miała być taka objazdówka w deszczu. Kompletnie nie miałem na siebie pomysłu, a jakoś tak w końcu stwierdziłem, że to troszkę jak z tym mostem. Nie zawsze każdy most musi dokądś prowadzić, a nie każdy dzień musi mieć jakiś cel. Czasami celem po prostu jest to, żeby po prostu gdzieś być i coś chłonąć. Na przykład takie widoki, jak mam przed sobą. Czyli gdzieś tam spowity w mgłach odryw. Czasami po prostu warto zwolnić i chłonąć to, co się lubi, to się kocha. Ja właśnie sobie siedzę na mostku, zjadłem już sobie kanapkę, wypiłem sobie miętę, mam w razie czego lornetkę, gdyby pojawił się tu niedźwiedź, co mam nadzieję, że w końcu kiedyś się wydarzy. Może, no może nie niedźwiedź, to chociaż jakieś stado jeleni mogłoby do wodopoju podejść, z przyjemnością sobie na nie popatrzę. I tak mi zleciał dzień, na kompletnym snuciu się i ględzeniu. I jeśli słuchaliście tego oględzenia do samego końca, to jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam.